dobry lot. Następny wspólny gojemnik, jeden pewno z ulubionych, jeżeli chodzi o polskich hodowców, zwłaszcza o zimową edycję. Jest to Superstar Romania One Love Race 2021 FCI oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o ten wspólny gołębnik, jest to właśnie rumuński WG, który ma swoją edycję zarówno letnią, jak i zimową. I z tego względu tutaj można powiedzieć, że wielu hodowców jeszcze oczekuje, że zaczynamy promocję tego zimowego wspólnego, letniego wspólnego gołębnika. A jeszcze jeżeli chodzi o zimowy, jeszcze się loty nie rozpoczęły, ponieważ edycja zimowa jest, jest zorganizowana w Hiszpanii. Gołębi były przyjmowane w zasadzie do 10 listopada, dlatego jeżeli chodzi o ten wspólny gołębnik, dużo gołębi jeszcze z Belgii było przysyłanych. Z Belgii, z Niemiec, Holandii, zwłaszcza jeszcze tam z Polski, część w tym listopadzie. Dlatego ta edycja ma delikatne opóźnienie, ale nie koliduje, powiedzmy tutaj gołębie będą leciały już te loty konkursowe, treningowe, konkursowe, a gołębie będą zbierane już na kolejną edycję, tą letnią, ze względu na to, że ten właśnie wspólny gołębnik Superstar jest edycja zimowa w Hiszpanii, a edycja letnia w Rumunii. I tutaj na pewno hodowcy wiedzą, że dosyć fajnie to wszystko przebiega, jeżeli chodzi o Superstar, zarówno letni, jak i zimowy. Tutaj właściciele tego wspólnego gołębiku, Wiktorowski i Adrian Butojewski, są to właśnie tacy fajni ludzie, z tego względu, że faktycznie robią to wszystko transparentnie. Czasem nie mają czasu i jest troszkę cięższy dostęp do nich, jeżeli chodzi o indywidualnych hodowców, bo wiadomo, ten gołębik się rozrastają, nie mają czasu dla wszystkich, dlatego tutaj najlepiej, jak właśnie coś robimy, to do mnie się trzeba zwracać po prostu z jakimiś zapytaniami czy coś. Ja to staram się wtedy się łapać kontakt czy telefoniczny, zazwyczaj telefoniczny z nimi, żeby to wszystko ogarniać, co ktoś tam potrzebuje. Także tutaj trzeba na pewno troszkę stać im nad głową, ale rekompensuję znowu to tym, że te gołębie są naprawdę fajnie, o nie dbają, są w praktycznie straty, można powiedzieć w zasadzie żadne, jeżeli chodzi o te loty treningowe i jeżeli chodzi o kwarantannę i o zakwaterowanie tych gołębi, to wtedy dosyć te choroby też na tym wspólnym gołębniku nie występują. Tutaj wiadomo, że jeżeli chodzi o loty treningowe czy konkursowe, no to wszystko zależy od sezonu. Raz są łatwiejsze, raz są trudniejsze, także tak jak na wszystkich tych wspólnych gołębnikach. W tym roku bardzo fajna oferta jest, pełna drużyna 7 gołębi, włącznie z kosztami transportu na gotowo, wszystko kosztuje 640 euro. Tutaj troszkę podrożało, no w zasadzie i tak dalej jest to, można powiedzieć, 90 euro od gołębia z transportem, także oferta rewelacyjna, gdzie to wychodzi około, ja wiem, 400. Około 400 zł w zasadzie za gołębie z kosztami transportu, także i tak to jest oferta bardzo, bardzo dobra. Tutaj gołębie przyjmujemy od 1 marca do 15 maja i tak mówię, 7 gołębi za 640 euro, ale również dosyć wysoko podskoczyły nagrody, także tutaj udział w stosunku do nagród jest, można powiedzieć, dosyć taki fajny, jeżeli chodzi właśnie o nagrody i koszty udziału. Tutaj WG Superstar oczywiście jest sankcjonowany przez FCI od bodajże 7 bądź 8 lat, także tutaj też nie ma żadnego problemu. Tak, ja to powtarzam, z roku na rok w zasadzie FCI tylko formularz przepisuje i podbijają. Nie ma zastrzeżeń w ogóle czy to do wypłat, czy do prowadzenia tego wspólnego gołębika. Wszystko jest na jak najwyższym poziomie. Daty treningów wylotów konkursowych mogą ulec zmianie ze względu na złe warunki atmosferyczne. Pula nagród jest to 60 tysięcy euro. Oczywiście wyniki relacjonowane są na żywo poprzez stronę Benzing. I tutaj też taka, można powiedzieć, że ciekawostka z tego względu, że ten wspólny gołębik, tutaj jeżeli chodzi o te loty, no ciekawostka może o tyle to, że też nie da się określić dokładnie, jakie gołębie mamy tam wysłać. Przykładowo w tym roku było dużo bocznych wiatrów, dosyć była ciężka edycja, ale taka, można powiedzieć, loty były niby ciężkawe, ale na dosyć wysokich prędkościach. Natomiast rok temu praktycznie wszystkie loty były w dziubale. Tutaj jeżeli chodzi właśnie o ten środek Rumunii, to pogoda jest w zasadzie jak w Polsce. Raz jest przewaga wiatrów południowych, raz zachodnich, raz wieje od północy zimny wiatr. Także tutaj ciężko określić, jakie gołębie należy wysłać. Aczkolwiek finał ten FCI też jest powiększony z 380 na 425 km, także tutaj też troszkę to wydłużyli i będzie organizowany również super finał z odległości ponad 500 km, także też tutaj będzie można przetestować zarówno te gołębie szybsze, jak i te gołębie bardziej wytrwalsze. Lot finałowy FCI Kamen Sulina, 425 km, pierwsze miejsce 12 tysięcy euro, jest to nagroda gwarantowana, czy będzie 100 gołębi, czy będzie 800 gołębi, czy 2000, to nagroda gwarantowana jest stała.
miejsce drugie 10 tysięcy euro i miejsce trzecie 8 tysięcy euro. Także tutaj można zobaczyć, że aż pierwsze trzy gołębie wygrywają bardzo pokaźne sumy nagród i nie ma dużej różnicy między pierwszym a trzecim miejscem. Także to też jest fajne, bo jak wylądują 2 czy 3 gołębie, to można powiedzieć, że jest to takie całkiem fair. No, wiadomo, niektórzy tak, Delalu znowu jest pierwsza nagroda 16 tysięcy euro, druga tylko 4 w zasadzie, a tutaj tak mówię, jest to fajnie podzielone, cała ta czołówka dosyć może się w cudzysłowie tak obłowić. Pierwsze miejsce właśnie 12 tysięcy euro, miejsce drugie 10 tysięcy, miejsce trzecie 8 tysięcy euro, czwarte miejsce 5 tysięcy euro, miejsce piąte 2 tysiące euro, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte miejsce również 2 tysiące euro, także aż dziesiąte miejsce wygrywa 2 tysiące euro, także dosyć tutaj zauważalne są te duże nagrody. Miejsca 11 do 20 1500 euro, miejsce 21 do 25 1000 euro, miejsce 26 do 30 600, 31 do 40 500, także aż 41 miejsc wygrywa minimum 500 euro. Także w zasadzie koszty się zwracają, wiadomo, tam dołożymy jeszcze jakieś tam aukcje, to koszty do 40 miejsca jeszcze bez problemu się zwracają. Także tutaj jak na te mniejsze wspólne gębliki jest to dosyć fajnie zorganizowane. Miejsca 41 do 50 300 euro i miejsca 51 do 100 200 euro. Czyli w zasadzie jeszcze około 920 zł wygrywa się za 100 gębia z finału. Także to jest też na pewno taka ciekawa forma, że idzie odzyskać na pewno przynajmniej część tych zainwestowanych pieniędzy plus aukcja, to na pewno jakoś można powiedzieć, że się wychodzi na plus. Miejsca setne do 150 jest jeden wolny wstęp gołębia na edycję 2022. Lot półfinałowy, pierwsze miejsce 1000 euro, miejsce drugie 800 euro, miejsce trzecie 600 euro. Miejsca czwarte do 10, jeden gratisowy wstęp gołębia na edycję 2022. Loty konkursowe 1, 2, 3 hotspoty. Za pierwsze miejsce z każdego tego hotspotu 300 euro, za miejsce drugie 200 euro, miejsce trzecie 150 euro. Miejsca czwarte do 10 jest to jeden wolny gratisowy wstęp gołębia na edycję 2022. Jeżeli chodzi o azlotniki, to azlotnik również pierwsza nagroda gwarantowana, jedna z wyższych, jeżeli chodzi o te mniejsze wspólne gębliki, jest to aż 3000 euro. Miejsce drugie azlotnik 2000 euro, miejsce trzecie 1000 euro. Miejsca czwarte do 10 jest to jeden gratisowy wstęp dla gołębia na edycję 2022. Jeżeli chodzi o plan lotów Superstar Rumunia 2021, będzie to 6 lotów treningowych z odległości między 5 a 100 km i loty konkursowe. Tutaj pierwszy lot konkursowy 110 km, drugi lot 160 km, lot trzeci 220 km, lot półfinałowy 300 km, lot finałowy 422 km, właśnie ta Sulima i superfinał dodatkowy, czyli w tym locie, w tym superfinale nie będzie mogło wziąć udziału pierwsze 10 lotników i 30 gołębi z finału. Pozostałe oczywiście będą mogły wziąć udział. Pewno tam będzie dodatkowa jakaś aktywacja, około 50 euro dla chętnych. I pula z tego się wytworzy. Wtedy akurat 80% przechodzi właśnie na nagrody, a tylko 20% na transport, na koszty organizacyjne. Także to jest bardzo ciekawy, fajny gołębik, jeżeli na tym 420 nie wszyscy będą zadowoleni. Wtedy gołębie te, które spóźnią, będzie można automatycznie aktywować i pójdą sobie na finał. Super finał 500 km, tak jak mówię, tylko dla chętnych. Także tak pokrótce mówiliśmy właśnie ten Superstar. Gołębi jest w miarę dużo, także punkty do FCI też bardzo fajne można tam zdobyć. Zresztą widać, że właścicielom dużo polskich hodowców zaufało z tego względu, że właśnie na edycji zimowej mamy prawie 700 gołębi, przesadziłem, ma tam około lekko ponad 600 gołębi z Polski zostało wysłane, także jesteśmy po Niemcach drugą siłą, jeżeli chodzi o ten wspólny gołębnik, także mam nadzieję, że w tej zimowej edycji bardzo dużo polskich wyników będzie zauważalnych, także tutaj myślę, że to również to zainteresowanie edycją zimową, jak będą fajne loty i tak dalej, przełoży się na edycję letnią. Także tak jak zawsze powtarzamy jedno i to samo, zapraszamy do udziału, do kontaktu i do śledzenia, bo jeszcze kilka, pewno około jeszcze 80 wspólnych gołębników zostało nam do omówienia, także zapraszamy do subskrybowania kanału i do odwiedzania. Dobry lot!